Cześć, siemanko, z tej strony Squido i witajcie w 151 dniu przygód z dziennika z Minecraft sezonu drugiego. Trochę nam się to przesunęło i w ogóle oddaliło i nie było tych odcinków, za co chcę was bardzo przeprosić, ale no po prostu taka sytuacja jest, że to nie mogło być. Nie mogło być, mam po prostu tak wiele problemów ostatnio i rzeczy na głowie i chorób, przede wszystkim chorób. Gdyby nie choroby, to by się mi udało na pewno nagrywać te odcinki regularnie. Ale okej. W takim razie, no to kopiemy sobie to dalej. Zgodnie z tym, z jakimi założeniami to będzie robione. Czyli co? Czyli nie wiem tak naprawdę, jak to będzie zrobione i tyle. Mam nadzieję, że tylko jakiś fajny wzorek z tego powstanie. Dobra. Jakoś to wygląda lepiej. Na pewno nie gorzej. Aż tu byśmy sobie to jeszcze. Tak. I to jeszcze tak. Okej. No i jest trochę lepiej. Tam jeszcze widzę coś, co mi nie pasuje. Mianowicie te dwa tutaj bloki. Ten drugi można by zakopać. Okej. A tutaj się zrobiła taka dziura w ziemi, bo tam był gravel. Uch, tak po prostu. Weźmy sobie tutaj pochodnie. I zakryjmy to, żeby nie było wstydu. Tak samo tutaj ta większa dziura. Też sobie tu wrzućmy pochodnie i to zakryjmy, żeby to jakoś wyglądało. Okej, okay, już to jakoś wygląda. Martwi mnie jedno. Mój pomysł na zrobienie tego jest totalnie tak abstrakcyjny bardzo, że trzeba będzie to wszystko jeszcze raz zniszczyć. No. Bo tak, właśnie nie mogę zdecydować, jak tu zrobić te ściany, a już pora, już czas, aby za coś takiego się zebrać. Pisaliście mi trochę, żebym zrobił tu taki kwadrat i w ogóle, ale ja nie chcę takich kwadratów robić. Tutaj się może jeszcze trochę rozbudujemy. To jest całkiem możliwe, że w tą stronę, ale to nie ma tutaj dużo do rozbudowy, bo tu jest tunel już od razu, a tam jest już kolejna taka, o. Także tutaj tylko trochę się można rozbudować, ale no zawsze coś. Zmienimy te stereotypy. Jeszcze tu lawa jakaś jest. To już w ogóle kosmos. Ale coś takiego słyszę jak lawa. W tą stronę by się dało rozbudować. To rozbudujemy się w tą stronę. Ja wiem, że to wszystko tak zniszczę i nie będzie nic fajnego. Ale czasami tak trzeba, żeby coś zniszczyć, żeby coś fajnego powstało. I to mam nadzieję, że to jest jeden z tych momentów. Chyba już za bardzo nie powinienem drążyć.
Ale no zobaczymy. Okej. No, jeszcze trochę. Czemu by nie? Do lodowiska jeszcze daleko jest. To jeszcze trochę można sobie pokopać. Dobra. Teraz tak, górę. Tak na początek. To było na początek. Teraz ma większy początek. No i fajnie. No i przynajmniej ja myślę, że jest okej. No bym jeszcze ten kaptur ściągnął. Po co to komu? Tutaj też jest za nisko. No. Tak mi się wydawało, nie chciałem nic mówić. No cóż, jeszcze. Ups. Dobra, niech to już tak zostanie, nie będziemy za bardzo roztrząsać tej sprawy. W sumie to tu nie było takie złe. I tak już dużo wykopałem, więc tyle sobie może zostać. To już nic zaszkodzi. Dobra. Ale tak. Trzeba zrobić jedną. No jedną na razie rzecz. Tylko. Trzeba po prostu wymyślić, jaki tutaj będzie patent na to i tyle. Postawię sprawę jasno. A resztę itemków mam w becie. I dobrze. Nie będę już tutaj przeszkadzać. Mamy do wyboru tak, lód może nie, ale wełny różnych kolorów. O, się znalazły te płytki, to przy okazji wstawię. Jasne, niebieskie szkło. Niebieskie szkło i błękitne szkło. To są tak trzy rzeczy do wyboru. Jeszcze jest ten piaskowiec, ale ja już go tutaj mam.
Także zobaczcie, jak to wygląda. Tak jakoś. W sumie wełnę też już mam. Tak to jakoś wygląda, ale zrobimy jeszcze raz. Więc może na początek szkła. Tak by to wyglądało jedno szkło. Tak by wyglądało drugie szkło. I tak by wyglądało trzecie szkło. Można już zrobić też taką mozaikę, jak jest tutaj ze szkła. Chociaż to będzie trudne, bo zrobienie tej mozaiki, no, mi zajęło przynajmniej godzinę, jak nie więcej, czasu. Tak, nie no, tak mi się wydaje. Chyba, że to mam na odcinku jednym. Nie no, nie zdążyłbym tego na odcinku jednym zrobić. Chyba oglądałem jakiś film i to robiłem. Tak mi się coś kojarzy, że nie ja nagrywałem, ale oglądałem jakiś film i robiłem tą mozaikę, więc długo to trochę zajęło. To jest zjeżdżania powolna, ale ona nie jest po prostu po to, aby z niej korzystać, tylko ona jest po to, aby być takim eksponatem jak w muzeum, prawda? No. Także tyle wyjaśniłem. Zobaczmy różne kolory wełny. Wełna nie jest taka zła. No nie jest zła, trzeba przyznać. Ale chyba szkło jest lepsze. Z tym, że znowu musiał wydobyć tony piasku, żeby tego szkła było trochę. Przy okazji mamy sandstone. Nie wiem, czy jakieś tam by wchodziły w grę sztuczki z moi, nie tak. Z taką szachownicą czy coś. Ja nie mam pojęcia, jak to mam zrobić nadal. Swoją drogą to też nie jest zły pomysł. Bo zobaczcie, mamy dużo kamienia. Tego też jest dużo i mógłbym zrobić jakieś pojedyncze wzorki ze szkła. A ogólnie pierwszy poziom, trzeci poziom na przykład, piąty poziom zrobić z tego, nie? Pomiędzy tym wzorki ze szkła, czyli to by wyglądało mniej więcej, no tak. No nie wiem, sam po prostu nie wiem i jak to mam zrobić, co mam zrobić i w ogóle. Saunę pisaliście, że ją zrobił większą, natomiast no się po prostu już większej sauny zrobić nie da. I tak tutaj mam problem z tymi. Trzeba będzie to i tak trochę powiększyć. Okej, dobra, problem załatwiony. Jest też kolejna opcja i to zaraz wam pokażę jaka. Dobra, tutaj kiedyś będzie oświetlenie normalne. Znikną te pochodnie. Ale jest też kolejna opcja. Mam dużo kamienia. No to zróbmy sobie też kamienne cegły. I to jest kolejna opcja. Damy ją na przykład tu. I tu i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo nie wygląda to źle. Trzeba przyznać, że źle to nie wygląda. Z tym, że ja mam taki trochę może uraz do tych kamiennych cegieł, że ich tutaj nie chcę.
Ale uwaga, to nie jest koniec naszych możliwości. Lecimy sobie tutaj, gdzie są te cegły purpurowe cegły i z nich też można zrobić jakiś tam użytek. Oj. Ojej. Nie, no nie ma źle. Zmieniłem to totalnie, ale dobra. Mamy purpurowy cegły, z nich też można zrobić użytek. Postawmy je na przykład tutaj. I też one dosyć ciekawie wyglądają. Trzeba przyznać, że nie są takie złe. Ja decyzję zostawiam tam widzom, bo wiem, że moi widzowie są najmądrzejsi i oni mi doradzą wszystko. Co mam zrobić, jak mam zrobić, z kim mam zrobić, z kim mam nie robić. To się nie dodaje. Zdecydowanie to się nie dodaje. Spróbujmy jeszcze czegoś poszukać. Gładki piaskowiec albo zwykły piaskowiec. Ja mam gładki piaskowiec, już tam chyba mam. Szkoda, że znowu tego stołu tutaj muszę wrzucić. Ale i tak nie mamy miejsca w ekwipunku. Mamy zwykły piaskowiec. On wygląda tak. A gładki piaskowiec wygląda tak. Niby się niczym tam nie różnią, ale jednak i tak. Piaskowiec byłby fajny. O, na sufit. Dam radę? Dam radę. Nie jest zły. Ale gładki byłby może lepszy na sufit. Z tego powodu, że jest gładki i nic się go nie uczepi. Także gładki piaskowiec na sufit, myślę, że nice. To jest dobry pomysł akurat. A zresztą, no to nie wiem, kwarcu na pewno nie mam tyle. Piszcie co, tym wymyślicie, czy z zwykłego piaskowca, z gładkiego może nie. Ze zwykłego może też nie, może właśnie jakieś takie cegły by były dobre, może te właśnie fioletowe, purpurowe by były dobre. Chwila, bo mam jeszcze jeden pomysł, to nie jest tak, że mi się skończyły pomysły. Tylko nie wiem, czy ten blok tutaj mam. No nie mam tego bloku. Jak ja żałuję, że ja nie mam tego bloku. Mam go w bazie alfa. I to jest blok cegieł kresu. Cegieł kresu, dokładnie. Też napiszcie, co o tym sądzicie. Aby to były cegły kresu. Też to może być fajne. Ja tego tutaj nie mam. Sprawdziłem wszystko i nigdzie tego nie ma, więc tego nie ma. Teraz będę trochę zacząć tutaj głową. Ale trudno. Tak więc piszcie, które będzie po prostu najlepsze, jaki blok. Ja to po prostu ogarnę go w dużych ilościach. Po prostu będę stał i kopał i w ogóle robił wszystko, żeby go mieć w dużych ilościach. Dziękuję wam za oglądanie. Czekam na komentarze. Pozdrawiam was. Jeszcze subskrybujcie, komentujcie, klikajcie magiczny guziczek. Na razie, pa i cześć.